Napawacie się jeszcze tym pięknym widokiem. Przypominam, jestem na punkcie widokowym w miejscowości Lutowiska przy wielkiej pętli bieszczadzkiej. W poprzednich odcinkach specjalnie przeoczyłem to miejsce, specjalnie zawracałem, ale jak pokazałem w poprzednim odcinku, samo nagranie stąd, myślę, że warte były te kombinacje z zawracaniem, aby tak naprawdę nacieszyć oczy tymi cudownymi widokami stąd, bo naprawdę miejsce jest warte. Problemem tylko jest pogoda i wejście na ten najwyższy punkt. Nawet bym tam doszedł do samego szczytu, ale tam wszędzie było tak ślisko, a jestem tak nieprzygotowany do tego, żeby po takim czymś chodzić, że matko jedyna. Tak, no okej, nie ma potrzeby tutaj, gdzie tak naprawdę jest miejsce do tego, aby cokolwiek nagrać, porobić zdjęcia. Tam mamy wszystko utwardzone, więc ktoś, kto chce tam pójść wyżej, no to niestety powinien się przygotować. Ja dzisiaj przygotowany kompletnie do tego absolutnie nie byłem. Mam buty takie, można powiedzieć, typowe letnie, więc dobrze, że stamtąd nie zjechałem. Nie wypiłem sobie zębów, ani się nie zabiłem. Natomiast znowu wjeżdżamy na odcinek kręty. Mam nadzieję, że zwróciliście na to uwagę. Znowu nam się zaczyna droga troszkę wić. I znowu mamy wyjazd pod górę. Tutaj co prawda no nie bardzo mieliśmy gdzie widokami oczy cieszyć, bo cóż to tu budują, kawał góry wycięty. Ciekawym jest może jakiś wyciąg albo stok jakiś. Znowu za 500 metrów mamy parking. Znowu jestem ciekaw, czy to jest parking z punktem widokowym. Nie, to jest... Jeżeli to jest to zwykłe miejsce, gdzie co najwyżej można stanąć, aby sobie z termosa herbatę nalać, czy coś podobnego. Nie, tu jest parking, ale nie jest on absolutnie z żadnym punktem widokowym. Wręcz bym powiedział, że tutaj nawet nie ma za bardzo gdzie jakichkolwiek widoków sobie poobserwować, bo wszystko zasłaniają nam drzewa. Ciekawostek jeszcze z punktu widokowego, na którym zaczęliśmy to nagranie. Fajne tam śmietniki antyniedźwiedziowe były. Otóż trzeba włożyć rękę w klapę jakby i dopiero mamy możliwość otwarcia klapy, żeby wyrzucić śmieci. Cóż, misie się nauczyły otwierać śmietniki.
Droga kręta na odcinku 2 km. Na nawigacji już widzę małą pętlę, tak więc ino patrzeć, pewnie jak za chwilę się tutaj Czarna Górna już pewnie zaraz będzie będzie moment, gdzie będziemy jechać już wspólnym śladem. Mała i duża i wielka w zasadzie pętla Beskidzka. Zakręt właśnie jakiś bardzo niebezpieczny, nawet w zakręcie przystanek jest autobusowy. Szanowni piesi, znowu jakieś kilka zakrętów przede mną. No i chyba dojeżdżam, tak jest, do skrzyżowania, na którym zjeżdżają się mała oraz wielka pętla Bieszczadzka. To skrzyżowanie, które przed chwileczką minąłem, to było właśnie miejsce, gdzie skręciła nam w kierunku miejscowości Choczele i Polańczyk mała pętla Bieszczadzka.